Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Byłoby dla nas bardzo pożyteczne spędzenie codziennie godziny na rozmyślaniu o życiu Chrystusa. Powinniśmy je rozważyć punkt po punkcie i pozwolić swej wyobraźni ukazać każdą scenę, a szczególnie te ostatnie. Jeśli w ten sposób przemyślimy wielkość Jego ofiary dla nas, to nasza ufność do Niego utrwali się, nasza miłość ożywi się i napełnieni będziemy do głębi Jego duchem. W każdy możliwy sposób szatan usiłował odwieźć Jezusa od doskonałości w Jego dzieciństwie, wieku dorosłym, świętej służbie i nieskazitelnej ofierze. Jednak został pokonany. Nie potrafił doprowadzić Zbawiciela do grzechu. Nie udało mu się zniechęcić go ani odwieść od dzieła, które przyszedł wypełnić na ziemię. Od postu na pustyni po mękę na krzyżu burza szatańskiego gniewu zbierała nad nim, ale im bardziej bezlitośnie uderzała, tym bardziej zdecydowanie Syn Boży trzymał się ręki Ojca i parł naprzód krwawym szlakiem. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. W niechętnie wypowiedzianym przez faryzeuszy komplemencie dotyczącym Jezusa został on uznany za osobę uczciwą, prawdomówną, nieulegającą wpływem ludzkich urzędów i władzy. Co ludzie powiedzieliby o Tobie? Czy mogliby wypowiedzieć pod Twoim adresem podobne słowa? A jak określiliby Twój zbór? Czy jest on tak samo chętny pomagać ludziom z niższych warstw społeczeństwa, jak robić dobre wrażenie na tych z wyższych warstw? W jaki sposób Twoja odpowiedź świadczy o potrzebie zmian, które powinieneś wprowadzić? Drugie pytanie. Wspólnie przeczytajcie to, co napisaliście w czwartkowej części lekcji o czynnikach mogących szkodzić Waszej społeczności z Panem. Porównajcie swoje notatki, jakie elementy przewijają się w niej najczęściej. Co ważniejsze, jak możecie współdziałać, by pomagać sobie nawzajem wobec wyzwań, przed którymi stoicie. Jaką praktyczną pomoc możecie nieść jedni drugim? Trzecie pytanie. W Ewangelii Mateusza Jezus często jest ukazywany podczas spędzania czasu w górach i nauczania na górskich zboczach. To powiązanie z górami może oznaczać na przykład stały kontakt, jakiego doświadczał z wyższym wymiarem rzeczywistości. W jaki sposób jako Kościół możemy czynić wysiłki na rzecz osiągania wyżyn duchowych, a jednocześnie działać na rzecz dobra na nizinach tego świata? Dziękuję.